Ten inspirowany stylem J.Lo zestaw przygotowała Dorota. Doroto, powiedz nam, co było twoją bazą wyjścia do stylizacji? Duży t-shirt, który widzimy pod spodem. A kto był twoją inspiracją? Jennifer Lopez. Nie podobają mi się zupełnie rękawy, które wystają spod kamizelki. Wydaje mi się, że to jakoś zaburza linię ramion. Jak zobaczyłem panią na wybiegu, to nie jest ta sama kobieta, którą spotkałem w pracowni. I za to tu jest wielki szacun i medal. Bardzo pięknie pani wygląda. No nie było tak źle, jak myślałam. No widzisz, no widzisz. Ta jaskina lwa nie jest taka straszna. Mężczyzna o bardzo drobnej sylwetce został ubrany przez Krystiana. Podstawą stylizacji była spódnica. Zamówiłem spódnicę z tego względu, że chciałem pracować w drugim odcinku z kobietą. Wyszło jak wyszło. Pomimo tego, że bardzo ci to nie siedziało, bo wiem, to jednak spowodowałeś, że osoba, którą ubierałeś, jest pełna radości i pozytywnego nastawienia do życia. I za to full szacun. Roberto, może przypomnij nam, co było odejściową bazą tej stylizacji? To była ta koszulo-kurtka w zasadzie. Zrobiliśmy z tego takie wspomnienie lat młodości Leszka i wzbogaciliśmy to o napis z tyłu Led Zeppelin, jego ulubiony zespół. No i tutaj ma fantastyczne, rockowe, wygodne buty. No tutaj mamy brzuszek, prawda, więc mój wybór koszuli jest taki, no trudno skupić tu na czymś konkretnym uwagę. Jest taka szalona, migotająca w oczach. Stylista nie może ciągnąć w dół swojego klienta. Musi go wyciągać do góry, ale musi coś dodawać. To prawda, ten optyczny zabieg jest bardzo fajny, ale ja nie mam poczucia, że to jest fajna stylizacja. Uważam, że trochę gdyby pan się ubrał rzeczy z szafy przypadkowo, to trochę mogłoby to tak samo wyglądać. Co było bazą wyjścia twojej stylizacji? No właśnie ta kurtka. A nie miałeś pokusu, żeby ją gdzieś schować? No właśnie nie, ponieważ ja chciałam tak tutaj pokazać, bo sobie doszyłam do tej kurtki taki napis Englishman, ze względu na to, że mój model uczy angielskiego. Super mi się podobają w ogóle te takie stonowane kolory, które Anita tutaj zestawiła. Anita, na koniec. Duży plus za te skarpety i to już nie są te słynne białe skarpetki z lat 80. czy 90., tylko to są, powiedzmy to, fantazyjne skarpetki, które też w pewien sposób mogą oddać charakter osoby, która je nosi. Wielki plus za to i to jest naprawdę szacun.